biorę się za zainstalowanie Home Linka, czyli takiej funkcji w aucie, która pozwala za pomocą przycisku otwierać bramę garażową, drogą radiową. Fabrycznie rozwiązanie wygląda w ten sposób, że tutaj w podsuwitce są trzy przyciski, za pomocą których zapisuje się sygnał z trzech różnych pilotów i tam wciskając dwójkę, trójkę czy jedynkę otwiera się odpowiednią bramę. Ja natomiast będę instalował taką budżetową wersję, która sprowadzać się będzie do tego, że podłączę swój pilot taki tradycyjny pod ten przycisk w samochodzie. Jest to przycisk do otwierania rolety na tylną szybę. Tej rolety nie mam u siebie. Mam tylko ten przycisk. Wcześniej tak to wyglądało u mnie. No miałem taką zaślepkę brzydką. Postanowiłem to zmienić i zainstalować ten panelik. No a podłączenie tego przycisku jest w zasadzie banalną sprawą. Mam już tutaj wlutowany przewodzik. Tak to wygląda. Wciśnięcie przycisku zapala lampkę i puszcza sygnał do bramy. Brama się otwiera. A tutaj mam w tej chwili dwa gołe przewody, których zwarcie tak samo zapala lampeczkę i puszcza sygnał. Docelowo chcę to zrobić w ten sposób, że będę miał takiego jacka i tego jacka będę wciskał w złącze. Te złącze będzie zamontowane tutaj w podłokietniku w tym miejscu i dzięki temu wpinając, tutaj trzymając ten pilot, będę go miał podłączonego i zarazem będę go mógł wyciągać z auta i komuś tam pożyczyć, czy wjechać innym samochodem do garażu. Mam tutaj kostkę. Ja już tutaj wcześniej wsadziłem dwa przewody, ale za chwilę ją jeszcze raz rozbiorę i powiem Wam, o co tutaj dokładniej chodzi. W tej chwili mam tutaj miernik podłączony pod jeden przewód, wydaje mi się, że to ten, najwyżej zmienię na drugi, a drugi mam pod plus w zapalniczce. Włączam teraz zapłon. Włączenie tego przycisku. No tu mi wyskakują błędy o niedziałającym hamulcu ręcznym, bo oczywiście odłączyłem tą kostkę. Włączenie tego przycisku no, powoduje pojawienie się napięcia na tym moim obwodzie i wykorzystam to do zasilania przekaźnika, znaczy do przełączenia przekaźnika, tak aby zwarł on te dwa styki, co będzie odpowiadało włączeniu tych dwóch przewodów w moim pilocie i puszczenie sygnału z pilota.
Ta cała moja instalacja będzie w tej chwili dość taka prowizoryczna, tymczasowa, bo chcę po prostu sprawdzić, czy to wszystko będzie mi dobrze działało i zastanowić się, jak to docelowo wszystko ładnie porozprowadzać. I tak niebawem będę wymieniał cały tunel, to znaczy będę go wykręcał, gdyż będę tutaj dokładał jeszcze inne rzeczy, więc będę miał jeszcze okazję, aby to wszystko poskładać do kupy już tak docelowo. Zastanowię się, czy tutaj montować tą wtyczkę, czy zrobić to jakoś inaczej. Potrzebuję też potrzebuję plusa. On się pojawia po zapłonie. To jest kabel od zapalniczki, który jest po rakietniku. No i na razie nie będę nijak się tam wpinał, tylko po prostu wsadziłem tutaj kabel z takim konektorkiem na końcu. Nie powinien wypaść na chwilę. Przez jakiś czas muszę tutaj sobie siedzieć. Wszystko podłączone. Włączam teraz zapłon. Bez zapłonu to oczywiście nie działa, bo nie ma zasilania na tym czerwonym plusowym przewodzie, do którego się podłączałem. Wciśnięcie przycisku zapala lampkę na pilocie. Czyli tak samo, jakbym sobie wcisnął przycisk na pilocie. Jestem z powrotem, mam już skrętaka. Będę musiał wywieźć tutaj malutki otworek, aby przyciągnąć te przewody, aby nie były widoczne. Tak jak wcześniej wspominałem, tutaj będę miał albo ten przycisk, dość duży, albo takie malutkie złączki jackowe. Jeszcze przyniosłem sobie taśmę dwustronną, żeby przymocować gdzieś ten przekaźnik, żeby mi tak tutaj nie dyndał sobie w czasie jazdy.
Mam nadzieję, że to mnie nie sypie błędami. Choć teoretycznie jest to możliwe, bo zaczyna działać ten przycisk, a przecież nie mam tej rolety, więc komputer może to wychwytywać jako coś niepoprawnego i jakieś tam błędy mogą się pojawiać, ale mam nadzieję, że może jednak nie. Próba generalna. Wciskam tutaj przycisk i brama leci do góry. Wszystko działa.